Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony Beauty Boy Władek, czyli ja. I jak możecie zauważyć, dźwięk mi się nie nagrał, dlatego dogrywam fragment wejściówki. Jeszcze raz widzicie mnie w takim małym kółeczku. O, teraz pokazuję wam, co dzisiaj będziemy omawiać. Będziemy omawiać nowy BB krem z marki 2SE i nowy puder jęczmienny również z tej samej marki. Dodatkowo w paczce możecie zobaczyć, że jest świeczka, bo chyba o tym aktualnie mówię. No i tak, aktualnie leci wprowadzenie tak jak zawsze. Jeszcze powiem wam, że będziemy dzisiaj sobie omawiać nowy żel do brwi, który sobie złapałem w Anglii. Jedyny kosmetyk, jaki w ogóle w Anglii sobie kupiłem, czyli żel z Got to Be, który podobno jest bardzo, bardzo, bardzo mocny. I co? A jeszcze cały czas mówię na temat tego żelu. Nie pamiętam zupełnie, co tam mówiłem, aczkolwiek najwyraźniej były to bardzo ważne rzeczy. I ostatnia rzecz, którą wam pokażę, to róż z Benefitu. Obiecałem wam, że będę używać wszystkich nowych różów, które dostałem. Na razie widzieliście, jak używałem Krysta, a teraz będziemy używać Shelly. I mam ją już na policzkach oczywiście. W ogóle jestem pomalowany cały w filmiku. Także możecie zobaczyć cały makijaż, ale róż mi się bardzo, bardzo podoba, to od razu wam już zdradzam i myślę, że bez zbędnego dłuższego wstępu nareszcie przeszedłem do nagrywania i reszta filmiku będzie miała też już normalnie dźwięk. No więc zaczniemy od naszego najbardziej interesującego produktu w tym odcinku, czyli że od BB z marki 2SE. Na ulotce, którą dostałem właśnie razem ze wszystkimi produktami od Kokolity, możemy przeczytać, że jest to produkt zapewniający lekkie krycie, satynowe wykończenie i tutaj troszeczkę się różni ta ulotka od tego, co znalazłem na stronie internetowej, bo na stronie internetowej jest napisane, że ten produkt zapewnia naturalne, matowe wykończenie. Ma przy okazji być nawilżający, zawiera kwas hialuronowy, wyciąg z Omanu Wielkiego, wodę z bergamotki, dzięki temu też pachnie tą bergamotką, oleje z opuncji figowej i dzikiej róży, no i zapewnia też, sprawia, że cera ma być zregenerowana. Mam wszystkie trzy odcienie, widnieją aktualnie swatche dla was na ekranie i ja najbardziej schylam się ku kolorkowi 2N. Zobaczymy, czy to będzie dobry odcień, zobaczymy, ile ten produkt mi krycia zapewni już za chwilkę. Trochę mi się go przyda, bo jak widzicie, moja cera aktualnie nie jest w jakimś idealnym stanie. Jakiś czas temu wróciłem z Anglii, gdzie miałem absolutnie najgorszą dietę, jaką tylko można było sobie wyobrazić. Odpuściłem też sobie trochę tam pielęgnację, no i efekt na twarzy jest widoczny praktycznie natychmiastowo. Także zobaczymy, czy tego krycia wystarczy dla mnie. I chyba go rozłożę najpierw, można tak powiedzieć, palcami. Od razu wyczuwam dość intensywny zapach, ale ten zapach jest dość przyjemny. Sam w sobie produkt jest bardzo kremowy, bardzo taki emolientowy pod palcem. Tak jak widzimy, jeżeli chodzi o krycie, to jest ono takie, jak nam producent opisuje, czyli że bardzo, bardzo lekkie, tak naprawdę wszystko nadal bardzo w widoczny sposób przebija mi spod naszego BB kremu. Nie mogę być na to zły, bo to jest to, co obiecał nam producent. Tak czy siak, sam w sobie wygląda bardzo ładnie, bardzo lekko, gładko, natomiast powiedziałbym, że to wykończenie, przynajmniej w połączeniu z moją pielęgnacją na chwilę obecną, jest dość takie naturalnie świetliste, nie jest za mokre, ale na pewno nie powiedziałbym, że kieruje się do matu, tak jak znalazłem na stronie internetowej, więc określiłbym je jako satynowe, tak jak właśnie mogliśmy przeczytać na ulotce. Ja go sobie jeszcze troszeczkę podbuduję, no i przejdziemy do korektora. I myślę, że do podbudowania nawet złapię za pędzelek, bo mam nadzieję, że to zapewni mi troszkę więcej krycia, bo jednak dzisiaj tego chcę. Plus podejrzewam, że już oglądaliście, bo puszczam te odcinki w innej kolejności, ale chcę za chwilkę nagrać wiadomości kosmetyczne, które, o ile wszystko poszło zgodnie z planem, były opublikowane w czwartek bądź piątek. Więc chciałbym, żeby ten makijaż był ładny, no i żeby też wytrzymał cały dzień, bo oczywiście będziemy robić sobie test trwałości. Zobaczymy, jak ten makijaż będzie się nosić i jak ten BB krem będzie wyglądać pod koniec dnia. Myślę też, że on delikatnie ciemnieje, bo tak w pierwszej aplikacji, patrząc na przykład na brodzie, to on wydaje się być troszkę jaśniejszy niż później po wyklepaniu. Nie jest to nic złego, ale na pewno coś, co warto wziąć pod uwagę. No i dobra, myślę, że dajmy sobie spokój z tym kryciem. Nałożę sobie jeszcze odrobinkę maski na usta z Laneige, bo czuję, że mi tak podeschły. Zrobię sobie korektor i idziemy do setowania twarzy. Korektorem będzie Anastasia Beverly Hills. Myślę, że jeżeli oglądacie mnie od kilku ostatnich odcinków przynajmniej, to mogliście zauważyć, że mam na punkcie tego korektora obsesję. Natomiast użyję go właśnie głównie w okolicy oczu, żeby za bardzo z tym BB kremem się nie mieszał, bo to jest kosmetyk, który bardzo ładnie się nosi na mojej twarzy.
więc podejrzewam, że mógłbym temu BB kremowi pomagać, a ja chcę go sprawdzić, wiecie, tak w neutralnych warunkach, można tak to nazwać. Chociaż tak jak patrzę na ten korektor teraz innego kolor, mogłem wziąć troszeczkę ciemniejszy odcień, bo jestem jaśniejszy niż bym chciał. Ewentualnie powinienem był faktycznie wybrać jaśniejszy odcień tego BB kremu, bo myślę, że ta dwójeczka jest dla mnie jednak ciut przyciemna. Pomimo, że wczoraj nałożyłem odrobinę samooplacza wczoraj na twarz. Mniejsza o to, idziemy teraz do zasetowania naszego makijażu i złapię sobie również za nowy produkt właśnie z PS, czyli że za puder Beauty Powder, puder jęczmienny. No i słuchajcie, tutaj na ulotce możemy się dowiedzieć, że zapewnia aksamitnie gładką skórę i makijaż o satynowym wykończeniu. I po to, żeby ten makijaż, test tego BB kremu również był miarodajny, użyję go tylko na jednej połowie twarzy i na drugiej użyjemy pudru, który bardzo dobrze znam, który świetnie mi się sprawdza, więc będę wiedział, jak produkt sprawdza się z moim ulubionym pudrem, ale również przetestujemy sobie ten nowy, dedykowany do tego kosmetyku puder i zaczniemy, myślę, od niego. On jest taki, wiecie, tradycyjnie odkręcane opakowanie. Tutaj jest taki stoper, żeby produkt nam się nie rozsypywał w środku. No i ja łapię właśnie sobie za pędzelek i będę go używać wszędzie, zarówno na twarzy, w sensie tego pudru, zarówno na twarzy, jak i pod oczami. Powiem wam, że faktycznie, tak jak patrzę na czoło, to puder ma to satynowe wykończenie. On przynajmniej nakładany pędzlem, nawet w sporej ilości, bardzo ładnie zachowuje taką naturalność tej skóry, co mi się, przyznam wam szczerze, bardzo, bardzo podoba. Kojarzy mi się trochę z tym pudrem na przykład z Rare Beauty, które ostatnio testowaliśmy, ale ma o wiele mniej jakby widoczną drobinkę. W sensie w tym Rare Beauty też nie ma drobinki żadnej, ale tam po prostu jest taka jakby minimalnie złotawa poświata. Absolutnie nie bierzcie tego jako, że to jest coś złego, ale ten jest jeszcze bardziej naturalny, trochę mniej świetlisty, ale bardzo, bardzo ładny. Zobaczymy, jeżeli będzie trwały przy okazji, to myślę, że mogę z niego też chętnie korzystać i na pewno wrzucę go w sobie do kuferka dla osób, które nie chcą takiego ultramatu, bo jest to bardzo ładne wykończenie. No, nie będę ukrywać, nałożony na całą twarz. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jest lekki, jest naturalnie satynowy, ale jest też wystarczająco matowy dla osoby takiej jak ja, która lubi właśnie makijaże o wiele bardziej w macie, a przynajmniej lubi matowe pudry. Także powiem wam, jestem zadowolony. Będę na pewno z niego korzystać dalej, o ile mi się sprawdzi dzisiaj pod kątem trwałościowym. BB krem, też nie wiem, czy już go jakoś podsumowałem, ale też na razie jest przyjemny. Może na dzisiejszy dzień chciałbym odrobinki więcej krycia. Swoją drogą odkręcam właśnie mój puder z makijażu na zawsze. W każdym razie może na dziś dzień bym chciał odrobinki więcej krycia, ale wiem, że za chwilkę sobie powinienem właściwą pielęgnacją twarz doprowadzić znowu do takiego stanu, z którego będę zadowolony i wtedy ten BB krem będzie po prostu cudem. W sensie będzie mi się bardzo podobać i na pewno jeszcze bardziej niż dzisiaj, bo po prostu będę zadowolony z mojej skóry. Tutaj od strony z Make Up Forever możemy zobaczyć, jest troszeczkę bardziej matowy efekt, ale ten puder po prostu kocham właśnie za to, jak trwały jest i za to, jak mocno setuje kosmetyki na twarzy. Także jeżeli ten BB krem będzie zachowywać się źle na mojej skórze razem z tym pudrem, no to będzie znaczyło, że ten BB krem nie jest dla mnie. No i tutaj oczywiście też podkreślę specyfika mojej cery. Na ekranie wam pokazuję mniej więcej moje preferencje i to, z czym się borykam. Także możecie sobie skontrolować, czy mamy podobne umiłowania i problemy. To wtedy wam też pomoże w podjęciu decyzji, czy ten BB krem sprawdziłby się u was, nawet jeżeli u mnie na przykład się nie sprawdzi. Chociaż jak na razie na to się nic nie zapowiada, bo im bardziej dokładam więcej warstw, tym bardziej mi się moja twarz podoba dzisiaj. Także może nie jest w najlepszym stanie, ale no, źle też nie jest. Tak więc na razie jesteśmy w takim punkcie i zróbmy sobie już takie wykończenie makijażu. Tak jak wam wspomniałem przed chwilką, byłem w Anglii i jedyna rzecz kosmetyczna, jaką sobie kupiłem, to jest żel do brwi z Got to Be. To jest żel do brwi i też do włosów, w tym sensie, że takich, wiecie, odstających włosków, na przykład tak jak ja mam teraz kucyka w tym miejscu na uchu, nie wiem jak to pokazać, że o teraz będzie widać, to teoretycznie właśnie przy pomocy tego produktu powinniśmy być w stanie go sobie
w sensie te włoski przykleić. Ja natomiast go przetestuję tylko i wyłącznie na brwiach dzisiaj, bo mam nadzieję, że to będzie fajny, dobry, mocny żel, bo i lakier do włosów, i żel do włosów właśnie z tej serii są naprawdę jednymi z najmocniejszych produktów dostępnych na rynku. Wiele osób przykleja sobie nimi nawet peruki. Szczoteczka swoją drogą jest dość ciekawa, myślę, że to może być przydatne, bo z jednej strony jest dość długa, a z drugiej strony jest króciutka. Nie wiem, przechodzimy do wyczesywania brwi. Ja sobie ostatnio zrobiłem henne, także pozwolę sobie odpuścić dzisiaj kredkę do brwi. O, widzę, że jeszcze lakieru do włosów trochę mi w nie naleciało, ale nic się nie dzieje. W każdym razie odpuszczam sobie dzisiaj wypełnianie jej jakimkolwiek produktem, a tylko i wyłącznie aplikuję w nie ten nasz żel do brwi. Sporo produktu jest z tej krótszej strony, sporo się aplikuje. Ta brew u mnie teraz aktualnie jest naprawdę dość mokra, ale jest też moim zdaniem ładnie wyczesana, także jadę z drugą i damy temu żelowi czas, żeby podsechł i następnie sprawdzamy, czy będę zadowolony z tego, jak się nam te brwi przykleją. Znaczy nie tyle, że się przykleją, ale jak nam się utrwalą, bo jak wiecie, ja brwi przyklejonych do czoła nie lubię i nie robię na sobie. Bardzo ładnie wyczesane brwi. Trochę sporo produktu, ale na chwilę obecną, poza tym, że troszeczkę lśnią, nie jest wcale źle. Widzę, że zebrałem sobie więcej jakby produktu też na szczoteczkę i ja ją wytrę, zanim wsadzę do naszego żelu, bo przeważnie maluję brwi przed makijażem, więc ja sobie tego produktu dzięki temu też nie wybrudzę. Dzisiaj było wyjątkowo na odwrót. Tak, i wycierając, tym bardziej widzę, tak już w resztkę chusteczki, że bardzo dużo produktu było na tej szczoteczce. Nie przeszkadza mi to. Zobaczymy, jak to będzie. W sensie nie przeładowuje brwi moim zdaniem i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało za chwilkę. I jedyna chyba rzecz, jaką chcę nałożyć jeszcze z takich nowszych, których wam nie pokazywałem, to będzie róż z Benefitu. Nowy odcień dla mnie, bo jeżeli oglądaliście filmik, gdzie po raz pierwszy testowałem te nowe róże z Benefitu, to używałem koloru Krysta, który jest swoją drogą przepiękny. Od momentu, kiedy go zacząłem używać w tamtym odcinku, to korzystałem z niego już wiele razy i nauczyłem się go dozować i jest przecudny. To jest kolor taki totalnie w moim stylu. Natomiast dzisiaj weźmiemy sobie Shelly, czyli że chyba taki nawet bardziej jeszcze rozświetlający róż niż ten poprzedni. Tutaj mamy taką bardziej też brzoskwinię niż koral, tak jak w tym poprzednim opakowaniu, które Wam pokazałem. No i zobaczmy sobie, jak on mi się spodoba na policzkach, bo tak jak mówię, specjalnie dla Was nie używam tamtych innych odcieni, bo chcę wszystkie w filmikach po kolei po prostu Wam pokazać. I nabrałem go dużo za dużo, przynajmniej na start. Mam nadzieję, że to się rozetrze. Ale powiem Wam, że kolor tak czy siak wypada na mojej skórze dość koralowo. Nie jest tak brzoskwiniowy, jak myślałem, że będzie, bo w porównaniu, tak mi się przynajmniej wydaje, tak jak patrzymy na te dwa odcienie, to jeden powinien być bardziej brzoskwiniowy, chyba że to jest po prostu delikatniejszy koral. No, mniejsza o to, tak czy siak wygląda bardzo, bardzo ładnie, natomiast przypomina mi tą krystę, nie widzę między nimi większej różnicy, jak już mam na policzkach ten róż, co nie znaczy, że nie jest piękny. Jeżeli chodzi o wykończenie, bardzo ładna satynka na tym policzku się pojawiła, tak, bo byłem zmatowiony po całości, więc faktycznie ten róż jest satynowo rozświetlający. Wiecie co, teraz tak jak jeszcze patrzę podczas rozcierania tego różu, to widzę, że wydaje mi się ta strona, gdzie był puder jęczmienny, to korektor wygląda najjaśniejszy niż z tej strony. Więc być może ten puder troszkę nas rozjaśnia. I uważam, że przesadziłem z ilością tego różu jednak, także pędzelkiem po pudrze postaram się go porozcierać. Zobaczymy, czy to nam się uda. Okej, wydaje mi się, że jest znośnie, także podkręcę sobie jeszcze rzęsy, dam odrobinkę rozświetlacza i widzimy się chyba w podsumowaniu wieczorkiem, jak mi te produkty się na twarzy nosiły. Ach, no i tak, żebym nie zapomniał Wam też powiedzieć, mamy godzinę 14:00 i od tego punktu tak naprawdę liczymy czas noszenia makijażu. Pokażę Wam się jeszcze o godzinie 17. Jak na razie makijaż wygląda bardzo ładnie. Obie strony z obojgiem pudrów. Nie mam zastrzeżeń. Wszystko jest ładne, świeże i zostało na miejscu. Wiadomo, nie wygląda to może najlepiej w kamerze aparatu, bo krycie, wiecie, nie przykryło mi wszystkiego, więc wiadomo, że to tam jakoś ujmuje temu, jak moja twarz wygląda, ale tam, gdzie cera jest ładna, produkty wyglądają przepięknie. Także jestem z powrotem, moi drodzy. Minęła godzina północ, 23 minuty po północy.
Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o cały makijaż, to moim zdaniem jak na taką długość dnia utrzymał się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o BB krem, nie zauważyłem, żeby mi gdziekolwiek się pościerał, także to jak najbardziej na plus. Natomiast widzę zdecydowanie różnicę w tym, jak moje policzki się wyświeciły, w jakby jaka jest różnica między pudrami. Ta strona z moim ulubionym pudrem, z pudrem z Makeup Forever, lepiej się trzyma. I tak samo muszę Wam powiedzieć, że korektor na stronie, gdzie był użyty puder z Makeup Forever, też lepiej wygląda, mniej pozbierał się w liniach. Także to jest puder, myślę, dla cer normalnych, które szukają takiego prawie matu, ale nie do końca, z delikatną satyną, które nie wymagają jakiegoś ultra mocnego utrwalenia. Jest nadal przyjemnym pudrem, nadal będę z niego korzystać, pewnie wrzucę go sobie również do kuferka, ale na mojej cerze chciałbym czegoś troszeczkę mocniejszego, ale też nie jest moim zdaniem aż tak drastycznie gorszy niż ten puder z Makeup Forever. Także też nie jest wcale aż taki zły. Jeżeli chodzi o BB krem, tak jak mówię, utrzymał się na twarzy, wiadomo, wyświecił się, ale to jest produkt nawilżający. Mogłoby być troszeczkę lepiej, zwłaszcza, że producent obiecywał, przynajmniej na stronie, a nie na ulotce, że to wykończenie będzie trochę matowe, ale z tego, co też widzę, bardzo ładnie się poprawia, bo ani mi się jakoś dziwnie nie waży przy odciskaniu nadmiaru produktu, ani nic złego się z nim nie dzieje. Także tutaj jak najbardziej na plus. W sensie, jeżeli chodzi o BB krem, taki bardzo przyjemny, lekko kryjący, nawilżający produkt, który zachowuje się bardzo podobnie do innych właśnie z tej kategorii produktów. Absolutnie hitem jest ten żel do brwi. Po prostu myślę, że słuchajcie, ja odłożę, szukam gdzie, no chciałem Wam pokazać, ale myślę, że wiecie jak wygląda. Ja odłożę aktualnie mój żel z Benefitu 24 Hour Brow Setter gdzieś na bok i to będzie mój aktualnie, o mój Boże, to jest tak cały dzień boskie. Polecam Wam serdecznie ten żel do brwi. Myślę, że gdzieś go w internecie dorwiecie. Pewnie i tak będzie tańszy niż ten z Benefitu, a kosztuje, a ma 16 ml w środku. Także serdecznie Wam polecam. No i co? Jeszcze jedna rzecz do podsumowania to róż Shelly, który dzisiaj nałożyłem. Zobaczcie, cały czas trzyma się na policzkach i to dość intensywnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fajne produkty dzisiaj, na całe szczęście mi się sprawdziły wszystkie, w mniejszym albo większym stopniu, ale jestem zadowolony jak na razie ze wszystkiego. Zwłaszcza tak jak mówię, mamy godzinę po północy, a mój makijaż nadal jest na twarzy i uważam, że wygląda całkiem nawet świeżo. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich odcinków więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dziś, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!